Wernisaż wystawy Mrogate serce Słońcesława z Żołyni, Franciszek Frączek, jego życie i twórczość, zainaugurował Europejską Noc Muzeów w Tarnobrzegu. Prace artysty, jednego z najbardziej znanych malarzy Podkarpacia, ale również człowieka, który zrobił ogólnopolską karierę, mógł podziwiać każdy, kto 19 maja popołudniową porą postanowił odwiedzić Zamek Dzikowski. Franciszek Frączek był jednym z uczniów Stanisława Szukalskiego i członkiem słynnego przedwojennego szczepu Rogate Serce. Tak nazywała się grupa artystów, którzy mieli za zadanie stworzyć od nowa polską sztukę, polskie malarstwo, malarstwo, które by odrzucało wszelkie wpływy płynące z Zachodu. I Frączek porzucił studia na Akademii Sztuk Pięknych, poszedł za Szukalskim i w zasadzie można powiedzieć do końca życia swojej twórczości był wierny tym wskazaniom mistrza, czyli szacunek do natury, kult natury, szacunek do ludowości, czerpanie z tej ludowości, jeżeli chodzi o swoją pracę. Uważał, że sztuka ludowa jest najbardziej autentyczna i niezniekształcona obcymi wpływami. I z niej czerpał jak gdyby inspirację, no nie to, że był ludowym artystą, tylko mówię, no czerpał inspirację i tematy do swoich prac malarskich. Drugim takim jego konikiem to była ekologia. Namalował cykl obrazów związanych właśnie z tą ekologią. Na prezentowaną w muzeum ekspozycję składają się prace pochodzące z niemal całego okresu twórczości Franciszka Frączka. Urzekające swą kolorystyką obrazy, portrety, ale i wczesne rysunki, wykonywane ołówkiem, na których przedstawiał zmagających się z życiowymi trudnościami ludzi. To są stare rysunki, cykl Natura a cywilizacja. Co nam to temu przedstawia? Otóż ksiądz dobrze odżywiony daje ślub parze gruźlików. Z tego związku niestety nie powstaje nic dobrego, bo dziecko się rodzi, tak samo jest chore na gruźlicę, jak i rodzice. Państwo, budując poradnie przeciwgruźlicze, stara się jakoś zaradzić tym chorobom, ale to nic nie daje. Natomiast natura radzi sobie sama doskonale z tym, albowiem kobieta dawniej wybierała silniejszego mężczyznę, który zapewni jej bezpieczeństwo i jakoś oparcie, a nie chorego i słabego. Dzięki obrazom i rodzinnym pamiątkom po Słońcesławie z Żołyni, jakie udostępniła muzeum jego córka, zwiedzający mogli poznać zarówno twórczość, jak i życie artysty. Bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać Franciszka Frączka również od strony człowieka, nie tylko artysty, ale i człowieka, bo nieczęsto się zdarza, by sztuka i życie człowieka, tak jak w przypadku Frączka, szły w gruncie rzeczy jednym torem. To był niezwykły artysta, wierny swojej sztuce, ale to był również człowiek, który był wierny swoim ideom i swoim przekonaniom przez całe swoje życie. Sztuka i życie jej twórcy w tym przypadku myślę, że odpowiadały temu hasłu, które Szukalski narzucił szczepowcom, czyli miłować i walczyć. Miłować sztukę, miłować drugiego człowieka i walczyć. Walczyć nie z człowiekiem, ale walczyć o sztukę, walczyć o to, aby ten świat był chociaż odrobinę lepszy. Na tegoroczną Noc Muzeów organizatorzy przygotowali jeszcze jedną niespodziankę. Prezentację 20 prac Mariana Ruzamskiego, zakupionych pod koniec ubiegłego roku. Zwiedzających czekała również uczta dla uszu, koncert muzyki poważnej w wykonaniu Agnieszki Makówki, Katarzyny Zając-Caban oraz tarnobrzeżanki Aleksandry Nawe z Akademii Muzycznej w Łodzi. Licznie zgromadzona publiczność mogła posłuchać pieśni do utworów poetki Haliny Poświatowskiej oraz utworów patriotycznych w ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.